było, hej ho. Ruszam na ćwiczenia, ale nie tak jak normalnie bym ruszyła na siłowni lub na tańce, tylko na ćwiczenia na szkole rdzenia. Jestem z powrotem. Pomyślałam sobie, że wszyscy w internecie lubią bardzo hole zakupowe, czy jedzeniowe, czy ubraniowe, czy kosmetyczne. Ja mam dzisiaj coś innego. Jak jesteście ciekawi, co w takich paczuszkach się znajduje, to zaraz Wam pokażę. Trochę mi zajęło rozłożenie tego. Cały zestaw oczywiście zawiera bardzo, 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 bardzo dużo ulotek informacyjnych i reklamowych na temat produktów dla dzieci i dla mam, i dla kobiet w ciąży. Natomiast byłam zaskoczona, jak dużo tu jest, powiedzmy, pełnowartościowych produktów w stosunku do tylko ulotek. No to jedziemy po kolei. Co tu mamy? Mamy Johnson's Body Wash do kąpieli, kombinaturkę, bardzo fajny travel size. Mamy emolium w wersji takiej próbkowej. Następnie jeszcze taka firma Exomega Aderma, też dla dzieci. Czasopismo, jeszcze więcej próbek, to akurat dla kobiet w ciąży. Mamy lowelę do prania, taką dość sporą saszetkę. Mamy z firmy Mam, również katalog reklamowy i smoczek. Mam nadzieję, że bardzo długo, a najlepiej wcale, nie będzie nam potrzebny. Dalej, z Pampersa tym razem chusteczki. Taki też travel size, więc coś takiego, sensitive. Witamina D, miałam nadzieję, że to jest kwas DHA, ale jednak witamina D, ale też się przyda. I teraz chyba największy produkt całego zestawu, czyli najmniejsza wersja buteleczki z Avent. Również mam nadzieję, że się nie przyda po nic więcej, jak ewentualnie herbatki ziołowe. Mały sudokrem, dobra wersja do szpitala i do torby pieluchowej na spacer. Ulotki, 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 poradniki, a tego będzie jeszcze więcej. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o taką paczuszkę startową.